Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest czwartek, 14 maja. Obchodzimy święto świętego Tomasza, nie świętego Tomasza, tylko świętego Macieja Apostoła. I czytamy w związku z tym fragment Ewangelii ze świętego Jana z 15 rozdziału, wersy od 9 do 17. I tu są właśnie takie dwie ciekawostki. Pierwsza ciekawostka jest taka, że choć Ewangelia jest ze święta, to jest dokładnie kontynuacją wczorajszej wypowiedzi Jezusa. Dokładnie czytamy dalszy ciąg. A druga ciekawostka jest taka, że jutro połowę tej Ewangelii znowu powtórzymy, że Jezus znowu funduje nam powtórki. Widać, bardzo Mu zależy, żebyśmy rzeczywiście nad tą Ewangelią się głęboko pochylili, proszę Państwa. No więc po kolei. Najpierw czytamy. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Właśnie pierwsze, co się rzuca w dzisiejszej Ewangelii, to właśnie to takie uparte powtarzanie Jezusa, że nam przykazuje, abyśmy się wzajemnie miłowali, a w samym centrum, zauważcie, jest tak zwane przykazanie Nowego Przymierza. Właśnie tu warto pamiętać o czym, tak gdzieś w tle mieć, że mówimy o przymierzu, tak? Mówimy o przymierzu, że Bóg nieustannie zawiera z człowiekiem przymierze, to jest bardzo ważne słowo, przymierze. I zawsze to przymierze jest związane z pewnymi warunkami, zasadami tego przymierza. Na przykład Stare Przymierze, Przymierze Mojżeszowe, jakby streszczeniem tych warunków, zasad tego przymierza, no to był dekalog, kamienne tablice dekalogu. No i całe prawo przymierza, które Mojżesz w imieniu Boga objawił Izraelitom, które Izraelici studiowali, właśnie mieli tych swoich uczonych w prawie, uczonych w piśmie, którzy zajmowali się badaniem tego prawa i wyciąganiem z prawa, z Tory, prawda, czyli z pięcioksięgu mojżeszowego, z pierwszych pięciu ksiąg Biblii, no tego, o co Bogu chodzi, nie? Co my mamy robić, żeby to przymierze dochować. I to jest bardzo charakterystyczne dla Starego Przymierza, że ono miało pewne warunki, że Pan Bóg jakby ciągle powtarzał, że jeżeli będziesz zachowywał te prawa i nakazy, które ja ci dziś daję, to będzie ci się wiodło i twoim synom po tobie, tak, i wprowadzę cię do ziemi mlekiem, miodem płynącej i tam się do ciebie troszczył, prawda, i pola będą ci rodziły i bydło będzie ci się mnożyło i tak dalej, więc jakby Pan Bóg posługiwał się takimi bardzo ludzkimi argumentami. Trzeba pamiętać, że jest pewna dydaktyka Boża, że Pan Bóg przemawia do człowieka tak, na jakim etapie i poziomie rozwoju człowiek jest w danym momencie, prawda? Właśnie, natomiast istnieje pewien rozwój. Rozwój człowieka, w związku z tym Pan Bóg zaczyna mówić na coraz wyższym poziomie do człowieka. Dlatego my nie możemy jakby pozostać na etapie Starego Przymierza i właśnie wszystkiego rozumieć dosłownie, tak jak wtedy było powiedziane, że jak ja będę wierny Bogu, to mi bydło będzie się mnożyło i pola będą obroziły, i w firmie będzie mi się wiodło i żadne choroby mnie nie spotkają i tak dalej, i tak dalej.
Bo to Pan Bóg mówił na tamtym etapie rozwoju ludzkości. Natomiast rzecz jest w tym, żeby sięgnąć głębiej i zobaczyć, o co tak naprawdę chodzi. Właśnie, więc wracając do tej myśli, że Pan Bóg właśnie tak to tłumaczył, nie? Że jeżeli on zachowywał te prawa i nakazy, które ja Ci dzisiaj daję, no to będzie Ci się wiodło i Twoim synom po Tobie i to właśnie wiodło w takim bardzo ludzkim rozumieniu tego słowa powodzenie. Natomiast mówi Pan Bóg, jeżeli tego nie będziesz zachowywał, no to Twoje pola będą leżeć odłogiem, bydło będzie Ci umierać, w ogóle to przyjdą wrogowie, wytną Was pień, a kogo nie wytną, to zabiorą do niewoli, prawda? Czyli jakby patrząc powierzchownie, to można odnieść wrażenie, że Pan Bóg wychowywał Izraelitów w Starym Przymierzu tak trochę metodą kija i marchewki, nie? Że jak będziesz posłuszny, będziesz grzeczny, będziesz robił, co Ci mówię, co Ci każę, no to będzie Ci się powodziło, a jak nie, no to przyjdzie kara, prawda? Przyjdzie kara, to ja Cię tu wygrzmocę kijem, ten kij to właśnie będzie susza, albo pomór, albo szarańcza, albo jakieś wrogie narody, które napadną na Izrael. No w historii tak się działo rzeczywiście. W historii tak się rzeczywiście działo. No więc jakby Żydzi no tak pielęgnowali w sobie to przekonanie, że trzeba studiować prawo, trzeba wyciągać z tego prawa jak najgłębsze rozumienie, o co Bogu w ogóle chodzi, co my mamy robić, żeby nam się dobrze wiodło. Bo jak nie będziemy robić tego, co Bóg chce, to wtedy Pan Bóg nas wygrzmoci kijem, prawda? No i to była trochę płaska motywacja, bo tak jak mówi święty Paweł, to prawo, to stare prawo, stare przymierze, to w sumie wykazywało tak naprawdę niemoc człowieka w zachowywaniu tego, co Bóg chce, nie? Co Bóg człowiekowi objawia. Że tak naprawdę prawo przykazań, tak jak mówi święty Paweł, to służyło właśnie temu, nie? Żeby objawić naszą niemoc, nieporadność, niewystarczalność w zrobieniu tego, co Pan Bóg nam wyznaczył. Że jakby to powiedzieć, idea, istota grzechu pierworodnego jest w tym, że myśmy uwierzyli, że damy radę sami. Tak? Nie przejęliśmy się tym, co Jezus mówił we wczorajszej Ewangelii, u początku w tej wypowiedzi, której kontynuację dzisiaj czytamy, że beze mnie nic nie możecie uczynić. Natomiast w momencie grzechu pierworodnego Ewa, później Adam uwierzyli, że jesteśmy w stanie coś uczynić bez Boga. I to zauważcie, że jakby tu nie jest ważne, to nie jest ważne, czy ja czynię coś po ludzku złego czy dobrego. Ważne, że ja próbuję robić to bez Boga. Także zły duch bardzo często w swoim kuszeniu posługuje się dobrem, prawda? Kusi mnie do dobra. Tak, autentycznie kusi mnie do dobra, tylko żebym ja to dobro czynił sam. Nie sam. Nie pomnę na te słowa Jezusa, nie? Że beze mnie nic nie możecie uczynić. No i teraz jakby rzecz polega na tym, żeby ten proces, który w nas się dokonał w momencie grzechu pierworodnego, żeby ten proces odwrócić, prawda? Odwrócić zupełnie. No i to okazuje się, że choć ten proces potrwał chwilę, zniszczenie wszystkiego potrwało chwilę, to żeby teraz to odwrócić, to trzeba setek i tysięcy lat. Nie? Powolnego rozwoju ludzkości, nie? Powolnego prowadzenia ludzkości ku Bogu. Ku temu momentowi, o którym czytamy w dzisiejszej Ewangelii, ku tej wypowiedzi Jezusa, że już nie jesteście sługami, już nie jesteście niewolnikami, już nie jesteście moimi duloj, nie? Nie jesteście niewolnikami, ale nazywam was przyjaciółmi, bo objawiłem wam wszystko. To jest to, co od paru dni mówię o tym wylewaniu serca Jezusa. Że Pan Bóg nie chce z nami żyć na płaszczyźnie kija i marchewki. Nie chce mieć niewolników, ale chce mieć dzieci, synów. Prawda? Synów, którzy idą z nimi, za nim z miłości, z przekonania, z woli, z dobrej woli, właśnie wolności. Prawda? Dlatego, że Bóg mnie uwiódł i dlatego chcę być koło Niego, chcę być z Nim, chcę być w Nim, prawda? Chcę Mu towarzyszyć. Jezus mnie uwiódł i ja w swojej wolności chcę. Prawda? Właśnie, więc Bogu nigdy nie zależało, żebyśmy żyli na płaszczyźnie kija marchewki, ale na pewnym etapie rozwoju tego nie byliśmy w stanie inaczej zrozumieć. Prawda? I teraz potrzebne jest co? Potrzebne jest właśnie to, żebyśmy doszli do zrozumienia, do głębnego zrozumienia tych słów Chrystusa, że beze mnie nic nie możecie uczynić. Bo się ciągle wydaje, że możemy. I dlatego Pan Bóg jakby w pewnym sensie odpowiada na to pragnienie człowieka, pragnienie, żeby być jak Bóg, prawda, własnymi siłami. Mówi, proszę bardzo, to ja wam objawię,
Nie? I teraz Jezus, Bóg przez Mojżesza objawia, jaki jestem. Nie? Że ja robię pewne rzeczy tak, tak i tak. Nie? I proszę bardzo, jeżeli chcecie być tacy jak ja, no to ja wam tłumaczę, nie? Że to zrobię, tego nigdy nie zrobię, tak się zachowam, tak się nigdy nie zachowam. Ja Bóg taki właśnie jestem, tak postępuję, tak się zachowuję. Zobaczcie, że w Pięcioksięgu Mojżeszowym, właśnie w tym tak zwanym kodeksie przymierza, który jest w Księdze Kapłańskiej, Księdze Powtórzonego Prawa też, no i w ogóle wśród tych wszystkich przepisów, które tam Mojżesz co chwilę wplata, to jak refren się powtarza takie uzasadnienie, nie? Że mówi Pan Bóg, no to będziesz robił, tak będziesz postępował, bo ja jestem Pan. Bo ja jestem Pan. A tego nie będziesz robił, tak się nie będziesz zachowywał, bo ja jestem Pan. Uzasadnienie. Bo ja jestem Pan. Bo ja jestem Jahwe. Bo ja tak mówię. A dlaczego ja tak mówię? Bo ja się tak zachowuję. Ja tak postępuję, a tak nie postępuję. No więc proszę bardzo, bądźcie tacy jak ja. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. To też jest Pięcioksiąg Mojżeszowy, to jest Stary Testament. I zobaczcie, że Jezus się wpisuje w ten nurt. Nie? Miłujcie się wzajemnie, jak ja was. Ale zanim powie to, miłujcie się wzajemnie, jak ja was, to najpierw powie, beze mnie nic nie możecie uczynić. Właśnie, więc ten argument, bo ja jestem Pan, bo ja tak robię, bo ja taki jestem, bo ja tak się zachowuję, a tak się nie zachowuję, no to spróbujcie. I teraz właśnie święty Paweł wreszcie zrozumiał, o co w tym chodzi, że całe prawo miało właśnie wykazać, że my sami z siebie nie potrafimy być jak Bóg. Nawet jeżeli Pan Bóg nam wszystko opowie, jak On się zachowuje, jak się nie zachowuje, jak postępuje, jak nie postępuje, wszystko nam powie. Wszystko nam powiedział. Wszystko nam powiedział. Wszystko nam pokazał w Chrystusie. Prawda? Jezus mówi, wszystko wam objawiłem. Wszystko. Nie? Jeszcze dam wam ducha, żeby wam przypomniał. Prawda? Tylko właśnie, wracając do Starego Prawa, święty Paweł to zrozumiał. Że właśnie okazuje się, że nie wystarczy wiedzieć. Nie wystarczy nawet bardzo dobrze wiedzieć, jaki Bóg jest. Jak się zachowuje, jak się nie zachowuje. Okazuje się, że nasza ludzka natura, nasze ludzkie siły, nasze ludzkie możliwości są zbyt małe, żebyśmy byli sami z siebie jak Bóg, żebyśmy sami to osiągnęli. Właśnie, i te mniej więcej, prawda, no tak trochę poniżej 2000 lat funkcjonowania w prawie mojżeszowym miały Żydom to pokazać, prawda? I jeszcze przyszedł na koniec święty Jan Chrzciciel, który do tego nawoływał, do uznania swojej niemocy, do uznania swojej bezsilności, do uznania tego, że ja tonę, nie? Tonę, nie daję rady. Prawda? Tylko że okazuje się, że niestety nie wszyscy to zrozumieli. Większość jednak pozostała w tym przekonaniu, że my coś możemy. I kiedy widzieli, co chciał pokazać Jezus, po co przyszedł i co chciał pokazać, właśnie to, że my nie możemy i że go potrzebujemy, no to to budziło wściekłość, bo to jest wściekłość pychy, nie? Pychy, która chce zawdzięczać coś sobie. Choćby coś dobrego, ale sobie. Tak, żebym ja zawdzięczał zbawienie sobie. Tak, Jezus przyszedł dać mi zbawienie, ale w odpowiedzi na moje zasługi. Ja swoimi zasługami, prawda, kupiłem sobie zbawienie. Dlatego właśnie zobaczcie, że Biblia jest pełna takich porównań, czy porównań, mówi o wielkiej nierządnicy, prawda? Dlaczego? No bo wielka nierządnica sprzedaje miłość, to jest sprzedajna miłość. I teraz zobaczcie, jak głęboko my myślimy kategoriami wielkiej nierządnicy. Ciągle gdzieś to się wkrada, że my sobie kupimy miłość Boga. Ciągle się to gdzieś wkrada, że jeżeli miłość Boga nie robi ze mną tego, co ja oczekuję tak po ludzku, właśnie tego, co jest powiedziane w Starym Przymierzu, prawda? Jeżeli miłość Boga mi nie płaci takim bardzo doczesnym powodzeniem, tak? Bardzo doczesnym poukładaniem spraw, no to coś tu jest nie tak, widać, że nie zasłużyłem, prawda? Co ja jeszcze muszę zrobić, żeby zasłużyć? Co tu z siebie jeszcze wydusić, żeby kupić sobie miłość? Nie? I ciągle funkcjonujemy na płaszczyźnie nierządu. Nie? Ciągle próbujemy kupować miłość. Nie? Właśnie, i to jest spory problem, proszę Państwa. Właśnie tu jest spory problem. Że myśmy, że to wychodzenie, prawda, ze Starego Przymierza ku Nowemu. Bo Nowe Przymierze, kodeks Nowego Przymierza jest właśnie tu, w dzisiejszej Ewangelii, w centrum dzisiejszej Ewangelii. Abyście się miłowali, jak ja was. I zobaczcie, że Nowe Przymierze jest w zasadzie pozbawione warunków. Absolutnie pozbawione.
Jedyne prawo Nowego Przymierza, abyście się miłowali jak ja was. To jest moje przykazanie, mówi Jezus. On się utożsamia z tym przykazem. To jest moje nowe przykazanie, moje przykazanie. Moje, mówi Jezus. Dlaczego? Bo tym przykazaniem jest On sam. Jak ja was. To jest sedno Nowego Przymierza. I zobaczcie, że Nowe Przymierze nie ma żadnych warunków. Żadnych. Żeby wreszcie do nas to dotarło. Jego miłość nie jest do kupienia. Nie jest nagrodą za coś. Przeciwnie, jest uprzedzająca. Jest uprzednia. Ja w ogóle zostałem stworzony dlatego, że Bóg się we mnie zakochał. Czym ja sobie zasłużyłem na to, żeby zostać stworzony? No czym ja sobie na to zasłużyłem? Przecież mnie nie było. Przecież zobaczcie, logika, czysta logika. Dlatego święty Jan nazywa Jezusa takim słowem logos. I od tego słowa logos pochodzi na przykład logika. I święty Paweł mówi o tym, żeby nasza służba Bogu była rozumna. No to mówi logikę latreja. Nie? Ta rozumna służba Bogu, służba Boża, to po grecku jest logikę latreja. To wszystko jest to powiązane. Logos, logika, logikę latreja. Nie? Nie bezmyślna, nie czysto na poziomie namiętności. Logikę. Nie? A Jezus jest logosem Boga. Jest logosem. A ten termin logos to jest coś więcej niż tylko po prostu słowo. Logos to jest też rozum. Logos to też jest myśl, prawda? Logos to też jest mądrość, nie? Prawda? To nie jest takie słowo w znaczeniu po prostu dźwięku wypowiedzianego. Jakieś sedno, jakiś sens, jakiś zamysł, jakiś rozum, prawda? Jakaś głębia tam jest, prawda? Dlatego Żydzi mają, przepraszam, Grecy mają dwa słowa na określenie procesu mówienia. Można powiedzieć, że ja lego, a można powiedzieć, że ja laleo. Nie? Laleo to jest właśnie w sensie wydawania dźwięków. To jest ten proces mówienia na poziomie dźwięku, tego co się słyszy. A lego to już odsyła właśnie do głębi, do sensu tego co mówię. Nie? Prawda? I Jezus też czasami mówi laleo, a czasami mówi, prawda, ja wam lego, ja wam powiadam, to jest tak tłumaczone często. I to lego to ma swoją wagę, prawda? Bo lego właśnie od tego logos pochodzi, nie? Że odsyła do głębi, do sensu tego, co jest mówione. Właśnie, proszę Państwa, i teraz Jezus nie obwarowuje tego nowego przymierza. Nie mówi, że Jego miłość jest od czegoś uzależniona. Przeciwnie, Jezus przychodzi pokazać, że Jego miłość nie zależy od niczego, że On nas kocha nawet wtedy, kiedy Go krzyżujemy, a zwłaszcza wtedy, tam gdzie wzmógł się grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska. Więc nowe przymierze nie ma warunków, bo powinno do nas dotrzeć już, że my nie jesteśmy w stanie spełnić żadnych warunków i Bóg o tym wiedział od początku. Bóg wiedział o tym od początku, to my tego nie wiedzieliśmy. To nam się wydawało, że jesteśmy w stanie coś spełnić i czymś zasłużyć na to, żeby miłość Boga wobec nas była jeszcze większa. Prawda? Jezus na krzyżu pokazał na początku ostatniej wieczerzy i pokazał na krzyżu. To jest ten sam moment. Ostatnia wieczerza i krzyż to są te same momenty w sensie misterium, tylko jakby inaczej zaprezentowane. To trzeba zrozumieć. Misterium to jest to, co się objawia. Natomiast to, co my doświadczamy na płaszczyźnie wydarzeń, to jest sposób, w jaki się objawia. Więc misterium jest to samo. Na ostatniej wieczerzy, na Golgocie, na każdej Eucharystii jest jedno i to samo misterium. My mamy dostęp do jednego i tego samego misterium. Tylko ono się uobecnia w czasie, objawia się w czasie w różny sposób. W różnych momentach czasu, ale misterium jest dokładnie to samo. Wydarzenie to w najgłębszym sensie, to wydarzenie od strony Boga to jest jedno i to samo. To nawet nie są takie same wydarzenia, to jest to samo wydarzenie, jedno i to samo. I teraz ostatnia wieczerza i miłość objawiona na ostatniej wieczerzy, o której święty Jan pisze, umiłowawszy swoich na tym świecie, do końca ich umiłował, aż do końca, w pełni, aż do spełnienia, do ostatecznego spełnienia się tej miłości. I prawda, i na krzyżu Jezus wykrzykuje to samo. Wykonało się, wypełniło się. To jest to samo słowo. Teleo, teleo. Tu i tu jest właśnie to samo słowo.
Właśnie, więc Jezus zaczyna od objawienia tej pełnej miłości. On nieustannie objawia tą pełną miłość, że On nas miłuje w pełni. Nie? Jakby tak łamie kłamstwo diabła. Tak łamie kłamstwo diabła, który głosi, że Bóg miłuje mnie nie w pełni, nie do końca. Nie? Że ja mam jakąś część miłości Boga, ale coś zostało. To coś ja muszę sobie zdobyć. Prawda? Zdobyć. I on, prawda, dobry kumpel mi sprzeda sposób, jak zdobyć tą część miłości Boga, której jeszcze nie mam. Okazuje się, że próbując zdobyć tą część miłości Boga, której jeszcze nie mam, idę w pustkę. Bo ja mam całą miłość Boga. To jest to, co jest objawia na ostatniej wieczerzy, na krzyżu, na każdej Eucharystii. Całego Chrystusa mam. Do końca. Usque ad finem, jak tłumaczy święty Hieronim. Prawda? I tu Jezus pokazuje, że nowe przymierze, które jest jakby powrotem do fundamentów, powrotem do tego, co na początku, a nawet przekroczeniem tego, co na początku, jest bezwarunkowe. Jego miłość jest bezwarunkowa, bezwarunkowa. Prawda? On nie stawia warunków żadnych, ale On zaprasza. Zaprasza. I teraz zobaczcie, do czego Jezus zaprasza. O czym Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii. Jakby objawia to, co zapowiada święty Jan na początku Ewangelii. Jest jednorodzony Bóg, który żyje w łonie Ojca. I teraz Jezus nam to łono Ojca objawia. Czym jest to łono Ojca? Że Jezus pokazuje, że On żyje cały czas zanurzony w przestrzeni miłości Ojca. To jest łono Ojca. Zanurzony w przestrzeni miłości Ojca. Że prawda, wszystko, co istnieje, to jest Ojciec. To jest Ojciec, który jest miłością, prawda? Ta miłość, to jest właśnie Jahwe, to jest Jestem. To jest to, co jest. Jeżeli żyję zanurzony w tej miłości, w przestrzeni tej miłości, to jestem. To po prostu żyję. To jestem zanurzony w życiu. Jestem zanurzony w radości, w szczęściu, w Bogu. To, co mówi święty Paweł, w Nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. Jezus pokazuje, mówi o sobie, nie? Że ja żyję nieustannie zanurzony w tej przestrzeni. I teraz was zapraszam, żebyście wy żyli, zamieszkali, trwali, mówi, w przestrzeni mojej miłości. Prawda? Bo ponieważ ja żyję zanurzony w przestrzeni miłości Ojca, ja żyję tą miłością. Ja czerpię, piję tą miłość, bezwarunkowo ją piję. Tak jak ta miłość bezwarunkowo daje się mi, mówi Jezus, tak ja bezwarunkowo ją piję. Właśnie to jest to oburzenie Jezusa, kiedy święty Piotr wyciąga miecz. Jezus jest oburzony, Jezus jest wstrząśnięty. Jak to? Ja mam nie pić kielicha, który mi podaje Ojciec? Jak ja mógłbym nie wypić kielicha miłości Ojca? Tak, ta miłość przychodzi po ludzku w jakiś strasznie zaskakujący sposób, bo przychodzi w postaci Judasza, przychodzi w postaci całej tej hołoty, która przyszła aresztować Jezusa. Przychodzi w postaci krzyża. A mówi, jak to mówi? To ja miałbym nie wypić kielicha, który mi podaje Ojciec? Miałbym nie wypić miłości Ojca? Jeżeli Ojciec mi w ten sposób podaje miłość, dla Jezusa to jest niepojęte. Jak można nie przyjąć miłości Ojca? Co jest lepszego niż miłość Ojca? Tak, Jezus w Ogrodzie Oliwnym potrzebuje się przygotować na tą formę miłości Ojca. Prawda? Potrzebuje. Tak, bo ta forma miłości Ojca jest trudna, ale On do tego, właśnie do tego się przygotowuje, właśnie na to się przygotowuje. Jak ja mógłbym nie pić kielicha, który mi Ojciec podaje? Jak ja mógłbym nie wypić miłości Ojca? I teraz to pokazuje Jezus tutaj. Nie? Ja piję całą tą miłość Ojca bezwarunkową. To my nie potrafimy pić miłości Ojca. To my bez przerwy stawiamy miłości Ojca różne warunki. Żeby przychodziła tak, jak my chcemy. Żeby dawała się nam tak, jak my chcemy. Żeby przychodziła w opakowaniu takim, jak nam się podoba. Jeżeli miłość Ojca, miłość Boga przychodzi nie w takim opakowaniu, nie w takiej formie, nie w takiej postaci, jak ja chcę, to będę grymasił, kaprysił, prawda, narzekał, pluł. Nie? Zobaczcie, jak my się zachowujemy, jak małe dzieci, które matka chce nakarmić, ono grymasi, kaprysi, prawda, zupę rozlewa, pluje, prycha. Nie?
Bo prawda, ta miłość Ojca nie przyszła w takim opakowaniu, w takiej formie, w takiej postaci, jak ja chcę. Prawda? Natomiast Jezus o co walczy w Ogrodzie Oliwnym? Żeby się nie skupiać na tym, jak ta miłość przychodzi, w jakiej formie, w jakim opakowaniu, tylko skupić się na sednie. Na sednie, na misterium. To jest miłość Ojca, ja chcę być w tej przestrzeni, ja chcę pić tą miłość. Teraz, ponieważ Jezus pije tą miłość Ojca bezwarunkowo, to kiedy nam tą miłość przekazuje, to przekazuje nam Ojca, wyznaje nam Ojca, może o sobie powiedzieć, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Bo Jezus nie stawia Ojcu warunków, jak Ty Ojcze masz mnie kochać. Tylko Jezus jest zachwycony tym, jak Ojciec chce Go kochać. I właśnie to jest to, przykazania Ojca. To jest właśnie te entole słynne, o których już mówiłem. To są te najgłębsze pragnienia Boga, pragnienia serca Bożego. Prawda? I Jezus jakby bezwarunkowo z tymi pragnieniami serca Bożego się do końca zgadza. Nie? Że jeżeli Ojciec pragnie kochać mnie w ten sposób, to ja pragnę być kochany właśnie w ten sposób. To jest to, co próbuje nas nauczyć święty Ignacy z Loyoli, w takiej medytacji o zasadzie pierwszej podstawowej, kiedy on tam mówi o czymś, co tak może niezręcznie jest nazwane jako święta obojętność, nie? Że on mówi o czym, że moje pragnienia, moje decyzje są, że tak powiem, w pewnym zawieszeniu, dopóki się nie przekonam, jak Ojciec chce mnie kochać. Czyli właśnie jaka jest wola Ojca, że to poszukiwanie Ignacego, to nieustanne poszukiwanie woli Ojca. To jest właśnie poszukiwanie tego, jak Ojciec w tej chwili chce mnie kochać. Jak Jezus w tej chwili chce mnie napoić miłością Ojca, nakarmić. Ja chcę być nakarmiony w tej chwili bezwarunkowo miłością Ojca, którą mi przekazuje Jezus, dokładnie tak, jak Ojciec chce mnie w tej chwili kochać, jak Jezus chce mnie w tej chwili kochać. Bo ja chcę być w przestrzeni tej miłości. To jest właśnie to, o czym mówi dzisiaj Jezus. Że On nas zaprasza do tej przestrzeni miłości. Zaprasza. I teraz, żebym ja chciał być w tej przestrzeni. To jest właśnie to, co on mówi, kiedy mówi, objawiłem wam wszystko. Nie nazywam was sługami, nie nazywam was niewolnikami, ale przyjaciółmi. Zobaczcie, jesteście przyjaciółmi moim. Nikt nie ma większej miłości, jak ten, który oddaje życie za przyjaciół. Zobaczcie, jaka jest moja miłość. I zapragnijcie być w przestrzeni tej miłości. Być w przestrzeni tej miłości. Kochaczyk jest tym, że ta przestrzeń jest duchowa. Natomiast myśmy się strasznie skupili na tym, co jest zmysłowe. I my właśnie to utożsamiamy, że jestem w przestrzeni miłości Boga, jeżeli ta miłość przychodzi tak, jak ja na płaszczyźnie zmysłów, namiętności, oczekiwań się spodziewam. Jak ja oczekuję. A Jezus mówi, nie, to nie tak. I mówi, patrzcie na mnie w męce, w krzyżu. Rozważajcie, medytujcie mękę, to zrozumiecie. I to Jezus to pokazuje. Ojcze, w Twe ręce. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego, że Jezus to pokazuje, on nawet w męce, na krzyżu, on jest przekonany, że jest w przestrzeni miłości Ojca. Jeżeli czynię to, co chce Ojciec, jeżeli pielęgnuję w sobie pragnienia Ojca, to na pewno jestem w przestrzeni Jego miłości. Teraz Jezus nas do tego zaprasza. Zaprasza, żebyśmy, On przychodzi, Bóg przychodzi w postaci człowieka, w postaci widzialnej, że możemy Go dotknąć, posmakować, poczuć, zobaczyć, prawda? Przychodzi w taki sposób, jak myśmy się przyzwyczaili, ale żeby ciągnąć nas do czegoś głębszego. Żebyśmy zaczęli widzieć misterium, żebyśmy zaczęli przez wiarę widzieć to, co niewidzialne dla zmysłów. Żeśmy zaczęli wierzyć. Dlatego właśnie święty Jan w grobie nic nie widzi. Nic nie widzi, bo właśnie święty Jan dał się pierwszy doprowadzić właśnie do takiej wiary, o jaką chodzi Jezusowi, że ja zmysłowo, emocjonalnie nic nie widzę, ale wierzę, przekraczam próg nadziei, przekraczam próg moich oczekiwań, pomysłów, wszystkiego, czego się spodziewam, przekraczam ten próg i wierzę bezwarunkowo Bogu. Że jeżeli dzielę z Nim Jego pragnienia, jeżeli jestem Mu posłuszny, jeżeli jestem tam, gdzie On chciał mnie postawić, jeżeli robię to, do czego On mnie zaprasza, to na pewno, na bank jestem w przestrzeni Jego miłości, obojętnie, co mi mówią zmysły i namiętności. Właśnie tego uczył nas Jezus. Tego uczył nas Jezus, żeby nie przypisywać wartości bezwzględnej naszym zmysłom i namiętnościom, tylko wierzę. Właśnie,
wierze, która mówi, że jeżeli jestem tam, jeżeli jestem w tym, czego pragnie Ojciec, to na pewno jestem w przestrzeni Jego miłości. Właśnie to jest to szaleństwo świętego Ignacego z Loyoli. On to zrozumiał. Do czego zaprasza nas Jezus? Właśnie tu, właśnie w tej Ewangelii. Nie? Do czego zaprasza nas Jezus? Prawda? On chce żyć we mnie. On chce, żebym ja żył w Nim. Żeby to On we mnie realizował miłość, której ja sam z siebie nie potrafię wykrzesać. Prawda? I On mnie zaprasza, żebym Jemu towarzyszył, był z Nim. I proszę Państwa, właśnie, a po czym poznać, że ja Jemu towarzyszę, jestem z Nim? No więc fundamentalny sposób przemawiania Boga to są fakty, to są wydarzenia. Prawda? To jest to, co On robi ze mną w codzienności. I tu mi się tak kojarzy, proszę Państwa, bo wczoraj było wspomnienie Matki Bożej z Fatimy. Matka Boża w Fatimie prosiła o co? Modlitwę, nawrócenie i pokutę. Pokutę. I teraz dzieci fatimskie były uczone, co to znaczy pokuta i trzeba się temu przyjrzeć. I teraz co się okazuje, że źródłem i szczytem pokuty to jest tak naprawdę codzienność. Właśnie do tego jest nam potrzebne nawrócenie i modlitwa, bo inaczej nie zrozumiemy naszej codzienności. Jeżeli nie będziemy czytać naszej codzienności w świetle wiary, wiary, która płynie ze słowa, które jest głoszone, ze słowa, które jest głoszone w Kościele, a nie prywatnie. Nie prywatnie. Zobaczcie dzisiejsze pierwsze czytanie. Apostołowie kierują się Słowem Boga, ale Słowem Boga interpretowanym we wspólnocie Kościoła, a nie przez kogoś sobie prywatnie. I to mówi Pismo Święte. Żadne proroctwo nie jest do prywatnego wyjaśnienia. To się wszystko musi wpisywać we wspólnotę Kościoła. Kościoła takiego, jakie ustanowił Jezus Chrystus. I właśnie, że my oceniamy to, co nas spotyka, nie przez pryzmat tego, co krzyczą nasze zmysły i namiętności i uczucia i nasze ludzkie mniemania. One są ważne, one są do odczytania, ale są do zrozumienia. Właśnie to, co się powoływałem na księdza Marka Dziewieckiego. Prawda? Że ja wiem, że moje zmysły, namiętności, uczucia, moje myśli, inne rzeczy coś tam krzyczą, coś wołają, ale ja nie przypisuję temu wartości bezwzględnej. Wartość bezwzględną to ma Słowo Boga, ale Słowo Boga głoszone, interpretowane we wspólnocie Kościoła, nie przeze mnie prywatnie, nie przez pryzmat moich oczekiwań i moich innych rzeczy. Właśnie ja potrzebuję obiektywizacji, potrzebuję być obiektywizowany. Dlaczego? Dlatego, że mam tendencję. To w nas pozostało po grzechu pierworodnym i ta tendencja w nas jest, żeby przypisywać wartość bezwzględną moim mniemaniom, moim oczekiwaniom, moim pomysłom, moim odczuciom, moim przekonaniom. Dlatego to jest takie trudne. Dlatego potrzebuję wspólnoty Kościoła, która mnie obiektywizuje, kierownictwa duchowego, spowiednictwa. Potrzebuję. Żeby być obiektywizowanym, prawda? Natomiast teraz z tą obiektywizacją to jest tragedia, prawda? Każdy wie najlepiej, to internet szczególnie tego uczy. Co byś nie wrzucił w internet, to zawsze wszyscy wiedzą lepiej. Nie wiem, na jaki autorytet się powołał, to wszyscy wiedzą lepiej. Nie? Natomiast zobaczcie, apostołowie się gromadzą i interpretują Słowo Boga, próbują oświetlić sytuację, w której się znaleźli, poprzez pryzmat Słowa Bożego, ale nie Słowa Bożego na zasadzie każdy sobie rzepkę skrobi, ja teraz jestem najmądrzejszy, tylko Słowa Bożego rozważanego, interpretowanego we wspólnocie Kościoła. We wspólnocie Kościoła, który się zgromadził, prawda, żeby poradzić sobie z jakimś problemem. I teraz właśnie o to idzie, że gdzie przychodzi do mnie wola Boga? Poprzez wydarzenia, poprzez fakty, poprzez to, co się ze mną dzieje. Dlatego Matka Boża w Fatimie mówiła do dzieci o czym? Czy chcecie przyjąć to, czym Bóg sam was obdarzy w waszej codzienności? Kiedy dzieci zaczęły na własną rękę sobie zakładać włosienicę, Matka Boża pogroziła im palcem i kto wam to kazał robić? Kto wam to kazał robić? Sami żeście sobie to wymyślili. Nie wolno wam tego robić. I właśnie widzicie, my mamy niesamowite pomysły na pokutę, że ja wykażę się, pokażę Bogu, jak Go kocham, prawda, ja tu, nie? A jednocześnie moje pogodzenie się, moje przyjęcie mojej codzienności kompletnie leży, nie? I często te pomysły na jakieś wybitne dzieła pokutne tak naprawdę to są po prostu ucieczką od mojego życia, mojej codzienności, od samego siebie, prawda?
Dlatego prawo kościelne domaga się, że na wszystkie dzieła pokutne, które nie wynikają z przepisów Kościoła, to trzeba mieć zgodę kierownika duchowego, zgodę spowiednika, na przykład na posty, że nikomu nie wolno pościć na własną rękę bez zgody kierownika duchowego, że Kościół nakazuje wstrzemięźliwość piątkową i post ścisły w środę popielcową Wielki Piątek i te posty mamy zachować. Natomiast wszystko ponad to Kościół się domaga, żeby mieć zgodę spowiednika, kierownika duchowego, żeby się nie okazało, że to jest mój sposób na ucieczkę od siebie i od mojego życia, prawda? Żeby się nie okazało, że to jest karmienie mojej pychy, że to jest podpucha jakaś. Już pomijam właśnie względy zdrowotne, czy ja w ogóle mogę pościć. Na przykład Faustyna, choć bardzo chciała pościć, choć Jezus jej się domagał pewnych dzieł pokutnych, to zawsze szukała potwierdzenia spowiednika i przełożonych. Jak przełożeni powiedzieli, co powiedziała przełożona Faustynie? Jak Faustyna przyszła do niej, że Pan Jezus ją prosił, żeby pokutowała, żeby pościła, co powiedziała przełożona? To niech Jezus da siostrze najpierw silniejsze zdrowie, a ja siostrze nie pozwalam. I co zrobiła Faustyna? Słuchała przełożonych. A Jezus ją za to chwalił. Trzeba czytać dzienniczek i rozumieć, co tam jest napisane. Jezus nie chwalił Faustynę za to, że robiła to, co tam gdzieś w wizjach widziała. Tylko chwalił ją za to, że robiła to, co wynikało z posłuszeństwa, posłuszeństwa przełożonym, posłuszeństwa spowiednikowi. Nawet jeżeli oni mówili odwrotnie niż Jezus w objawieniu. I Jezus ją chwalił za to. Właśnie tak, właśnie tego chcecie nauczyć. Czytać dzienniczek, słuchajcie. Właśnie, proszę Państwa, obiektywizacja, nie że mnie się zdaje. I teraz właśnie na tym to polega, żeby zacząć widzieć rzeczywistość tak jak Jezus, poprzez pryzmat Jego ducha, Jego przekonań. Tak walczyć o to, nieraz aż do spocenia się krwią, tak jak Jezus w Ogrodzie Oliwnym, ale właśnie widzieć właśnie w ten sposób, że jeżeli to mnie spotyka, to się ze mną dzieje, to za tym jest ręka Boga i na pewno to jest miłość Ojca. Na pewno to jest miłość Ojca. Na pewno, bo Ojciec jest większy od wszystkich. I to Jezus to powiedział Piłatowi. Nie miałbyś nade mną żadnej władzy, gdyby ci nie dano z góry. To jest właśnie to przekonanie Jezusa. Jeżeli coś się dzieje, to za tym jest ręka Ojca. A jeżeli za tym jest Jego ręka, to znaczy, że to jest Jego miłość. To jest Jego zaproszenie. Prawda? Jeżeli ja w tym wytrwam, to jestem w przestrzeni, w orbicie Jego miłości. Jestem w życiu, jestem w radości, jestem w szczęściu. Jezus o tym mówi. Mówię wam o tym wszystkim, przekazuję wam to jak przyjaciołom, żeście mieli w sobie moją radość. Radość kogoś, kto widzi, że nieustannie jestem kochany. Tak, potrzebuję do tego modlitwy. Potrzebuję do tego nawrócenia, tak jak Jezus w Ogrodzie Oliwnym. Jezus tego potrzebował. A mnie się zdaje, że ja się nie muszę nawracać, nie muszę się modlić aż tyle. Jezus tego potrzebował i wzywał, módlcie się, bo duch ochoczy, a ciało słabe. Czuwajcie i módlcie się. Bez przerwy to powtarzał. Ja potrzebuję ciągle być oczyszczany słowem Jezusa, bo ciągle gdzieś się rodzą we mnie kłamstwa. Kłamstwa, które wynikają właśnie z tego, że miłość Jezusa, miłość Ojca i Syna przychodzi do mnie w mojej codzienności niekoniecznie tak, jakbym oczekiwał. I właśnie to jest sedno pokuty. Przyjąć swoją codzienność w pełni jako wolę Boga, że Bóg dokładnie tego ode mnie chce, skoro to ze mną robi, skoro do tego dzisiaj mnie zaprasza. I to jest istota, to jest źródło i szczyt pokuty. Przyjąć z dziękczynieniem całą swoją codzienność. I to jest to, co robi Jezus na ostatniej wieczerzy. Bierze, dziękuję, Eucharisto po grecku, Eucharistia, dziękczynienie, dziękowanie, Eucharisteo, dziękuję, prawda? Dziękuję i to dziękowanie Jezusa prowadzi go do błogosławieństwa. Wziął chleb, dzięki uczynił i błogosławił. Błogosławił, eulogeo. Znowu się to lego pojawia, logos. Eulogeo, błogosławił. Jak tak przyjrzeć się etymologii tego słowa, to jakby to słowo eulogeo, czyli błogosławieństwo, dobrze mówi. Eu to znaczy dobrze. Lego znaczy mówić, ale w sensie właśnie, znaczy w tym znaczeniu najgłębszego sensu tego, co mam do powiedzenia. Że kiedy Jezus przyjmuje z dziękczynieniem to, co dziś
ojciec składa w jego ręce, to to dziękczynienie prowadzi go do właśnie błogosławieństwa, do eulogeo, do dobrego mówienia o Bogu, prawdziwego, właściwego. On w ten sposób objawia prawdę o Ojcu. I szczyt dziękczynienia Syna to jest właśnie krzyż. Szczyt dziękczynienia. Właśnie dlatego my, kiedy stajemy pod krzyżem Chrystusa na mszy świętej, to mówimy, że to jest Eucharystia. Tu Syn dziękuje Ojcu nawet za to, że Ojciec prowadzi Go przez krzyż i w ten sposób błogosławi Ojca. Bo to wziął, dziękował i błogosławił, to cały czas dotyczy się Boga. Nie błogosławił chleb, tylko błogosławił Boga. Dziękczynienie prowadzi do błogosławieństwa. Jeżeli ja umiem dziękować za wszystko, co mnie dziś spotyka, to to automatycznie jest błogosławienie Boga. Czyli dobre mówienie o Bogu, właściwe, prawdziwe. Mówienie prawdy o Bogu. I w tym jest chwała Boga. Chwała, doksa w Nowym Testamencie, w Biblii, to jest właśnie wyznanie prawdy. To jest właśnie jeden ciąg. Dziękczynienie, błogosławienie, chwalenie. Nie? To jest to, co mówi święty Ignacy. Po co człowiek żyje? Aby Pana Boga chwalił, czcił i wielbił i w ten sposób zbawił duszę swoją. Czyli żeby robił dokładnie to, co Jezus. Dziękował, błogosławił i w ten sposób oddawał chwałę Bogu, czyli wyznawał prawdę o Bogu. Natomiast my bardzo często idziemy w coś, co język grecki nazywa blasfemia, czyli bluźnierstwo. To jest ta blasfemia, czyli bluźnierstwo. To blasfemia tak etymologicznie, to można jakby w odróżnieniu od błogosławieństwa przetłumaczyć jako złe mówienie, kłamliwe mówienie, takie rozsiewanie kłamliwych wieści na czyjś temat, żeby zniszczyć reputację. Zobaczcie, to jest to, co robi wąż od początku. I kiedy ja wchodzę w narzekanie, w krytykowanie mojej codzienności, tego, co się dzieje wokół mnie, co się dzieje w świecie, kiedy ja narzekam, krytykuję i w ogóle, to automatycznie to jest prawdziwe, to jest właśnie sedno bluźnierstwa, rozsiewanie kłamliwych wieści o Bogu, kłamliwej reputacji, nie? Że Bóg stracił kontrolę, że nie wie, co się dzieje, że nie panuje, że robi coś źle i w ogóle. Nie? Właśnie to jest to. I teraz Jezus nas zaprasza, swoich przyjaciół, do tego, co On robi, do uwielbienia Ojca, do wyznania chwały Ojca. Do wyznania chwały Ojca i dlatego my potrzebujemy Jezusa, abyśmy się miłowali, jak On nas. Natomiast właśnie to stoi nam na przeszkodzie do wyznawania chwały Ojca w naszych wzajemnych relacjach, w tej właśnie miłości wzajemnej, takiej jak Jezus nas. To nam stoi na drodze Ojca, bo nie dopuszczamy do głosu w sobie Słowa Bożego, nie dopuszczamy do głosu w sobie Logosu, który nieustannie czyni Eucharystię, nieustannie dziękuje Ojcu za wszystko, co Ojciec robi i tak nie daje się wytrącić z tej przestrzeni miłości Ojca. Nieustannie dziękuję Ojcu i to go prowadzi do nieustannego błogosławienia Ojca i do tego, że jego życie w każdej chwili jest oddawaniem chwały Ojcu, czyli wyznawaniem prawdy Ojcu. A początkiem jest właśnie dziękczynienie za wszystko. I teraz właśnie, kiedy mnie coś spotyka, tak, ciebie coś spotyka i ty sobie z tym nie radzisz, boli cię to, nie rozumiesz, to pierwsze, co rób, to dziękuj przez łzy. Na siłę, wbrew wszystkiemu dziękuj, bo wtedy dopuszczasz do głosu tego, który w tobie dziękuje Ojcu. Dopuszczasz do głosu Słowo żywe, które żyje w tobie, które składa się w tobie w każdej Eucharystii. Słowo, które nieustannie dziękuje Ojcu. I skutkiem będzie błogosławieństwo i oddanie chwały Ojcu. Spróbuj kiedyś, kiedy cię spotka coś trudnego, niezrozumiałego, dziękuj. Przez łzy, przez ból, na siłę. Dziękuj. W imię Jezusa Chrystusa, Ojcu, dziękuj, że to robi. Że tu cię prowadzi, że do tego cię zaprasza. Dziękuj. A zobaczysz, że ogarnie cię radość Chrystusa. Jeżeli będziesz w tym wytrwały. Właśnie, proszę Państwa, więc to jest nowe przymierze, do którego zostaliśmy zaproszeni. To jest osoba, to jest przestrzeń miłości. Przestrzeń miłości. Natomiast zły duch się posługuje właśnie naszymi wrażeniami, takimi zmysłowymi, emocjonalnymi, podsyca nasze oczekiwania i doprowadza nas do bluźnierstwa, do tego, że jesteśmy niezadowoleni z Boga, że On robi źle z nami, bo robi nie tak, jak my oczekujemy i się wypisujemy z tej przestrzeni miłości. Automatycznie idziemy w smutek, w rozpacz, w rozdrażnienie, w ciemność,
prawda? Doświadczamy w sobie tego, że wyszliśmy z przestrzeni miłości. Idziemy w śmierć. A powrót? Powrót jest taki, dopuścić w sobie do głosu słowo, które żyje we mnie. Słowo, które nieustannie dziękuję Ojcu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.